No, idea Człowieka Roku, wyłaniania Człowieka Roku sięga, jeśli się nie mylę, lat 60. Także to historia jest niezwykle bogata. Natomiast od kilku lat, bodajże od 4, połączyliśmy siły z firmą Swiss Chrono. W trudnych czasach jest coraz mniej ludzi, którzy są autorytetami dla nas i chcielibyśmy takie jednostki szukać. To była taka pierwsza myśl. Potem udało się porozmawiać z Gazetą Lubuską. Swiss Chrono miało swój konkurs lokalny, zawężony tutaj do powiatu żarskiego. My mieliśmy swój regionalny. Umówiliśmy się z prezesem Karnickim, że warto te siły połączyć po to, aby to miało większy rozmach, większą siłę rażenia i ja myślę, że to była doskonała decyzja. Bardzo się z tego cieszymy i myślę, że rok roku udaje się znaleźć fantastyczne osoby i jednak jest ich bardzo dużo w naszym otoczeniu. Kapituła zebrała się, dyskutowała cały dzień. Nie było łatwo, w tym roku mieliśmy ponad 200 zgłoszonych kandydatów, w związku z czym była trudna praca. Ale też i wielka satysfakcja na sam koniec, bo te wybory naprawdę są trafione. To musi być osoba nietuzinkowa. Osoba, która działa na rzecz innych, która jest otwarta. Od 7 lat pracuje jako nauczyciel w specjalnym ośrodku szkolno-wychowawczym w Lubsku. Osoba, która niesie dobroć, przyjaźń. Przygodę z dobroczynnością i obdarowywaniem drugiego człowieka zaczął kilka lat temu. Od 7 lat pracuje jako nauczyciel w specjalnym ośrodku szkolno-wychowawczym w Lubsku. Pracuje m.in. z dziećmi chorymi na autyzm. Uczciwość, pracowitość, zaangażowanie, poświęcenie dla innych. Jest nieprawdopodobnie aktywny w swojej społeczności lokalnej, w swojej gminie, w gminie Lubsko, ale również w życiu sołeckim. Osoba, która daje coś od siebie i mobilizuje innych do działania. Łukasz Michałkiewicz, pracuję w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Lubsku, pracuję również w Domu Kultury w Lubsku jako animator, jako specjalista do spraw promocji, a do tego jestem przedstawicielem Stowarzyszenia Uśmiechnij się. Ja myślę, że to świetnie się wszystko składa, że możemy tych ludzi uporządkować i pomylić, zaprezentować mieszkańcom regionu w tym miejscu, w takim kontekście. Ja się lat 60., a od kilku lat współdziałamy w tym dziele z Swiss Chrono. Być może to wszystko nie jest przypadkowe. Kiedy myślę o tym, co za chwilę się stanie, o człowieku, który stanie tutaj na scenie i zostanie pokazany całemu światu jako człowiek roku 2018 w waszym lokalnym środowisku, to myślę, że trzeba patrzeć właśnie na takich ludzi jak człowiek, którego zobaczymy za chwilę. I jak przeczytałem jego biogram, to nie wiem, kiedy on zdążył to zrobić, bo ma 27 lat. Byłem niezmiernie zaskoczony, chociaż
bardzo niedawno temu dostałem jedną nagrodę, Anioł Roku. Myślałem, że ten Anioł Roku to jest szczyt wszystkiego, że to jest po prostu podziękowanie dla naszej całej społeczności za to, co robimy. A tu takie wielkie zaskoczenie, druga nagroda. Ja po prostu w to jeszcze nie wierzę. Bo ja sam tego nie robię. Ja to robię wspólnie z dobrymi, rewelacyjnymi ludźmi, którzy również dostaną tą nagrodę. To nie tylko moja nagroda, to nagroda nasza wspólna. Ta spółka jest dla specjalnego ośrodka szkolno-wychowawczego, dla Lubskiego Domu Kultury, dla Stowarzyszenia Uśmiechnij się i dla Sołectwa Lutory Janowice. Gdyby nie oni, to nie byłoby tych wszystkich inicjatyw. Niech pan odpowie na jedno pytanie. Jak pan to robi, czy pan to chce chcieć, żebyśmy się mogli czegoś nauczyć? Ja to robię dla innych. W ogóle dla siebie nie. Ale, to, ale ja wiem, że pan nie robi, żeby dla siebie pan nie robi. Ale jak pan to robi, że pan chce chcieć robić dla innych? Chcę. A, takie proste. Ja myślę, że to jest to dobro. To jest to dobro, które wraca po jakimś czasie. I jak mogę tutaj z całego serca wszystkim powiedzieć, róbmy. Pokazujmy, bądźmy dobrzy dla siebie i dla innych, a to wróci, jak widać, wraca.